I ona jest taka, ta Skyler, taka bezpruderyjna, bezpośrednia i na tym polega jej urok. I na przykład taki sposób zbudowania postaci, wydaje mi się, że to są najbardziej oczywiste fabularne wybory, jakich można było dokonać. To znaczy, jeżeli ktoś sobie myśli, że dobra, my potrzebujemy postać kobiecą, jakąś partnerkę dla bohatera, ale niech ona ma trochę głębi. Niech to nie będzie taka zwykła, jakaś tekturowa postać kobieca, tylko niech będzie zasygnalizowane, że ona jest niebanalna i że właśnie ktoś taki jak Will może znaleźć z nią wspólny język. I scenarzyści to zrobili, stworzyli taką postać, ale zupełnie po najmniejszej linii oporu moim zdaniem. To znaczy takie konstruowanie tej postaci jako takiej chłopczycy, która nie ma zahamowań w sposobie wypowiadania się, komunikowania się z tymi kolegami Willa, to jest, no, jakby to nie jest zaskakujące, to nie jest przenikliwe, to nie świadczy o jakimś kunszcie scenopisarskim. I takich elementów w tym filmie moim zdaniem jest dużo, to znaczy te rozwiązania na pewnym etapie są bardzo schematyczne. Kurczę, no to ewidentne jest, że musimy razem jakiś scenariusz napisać, dlatego że ja akurat nie te dwie postacie, właściwie trzy, które pan wspomniał, jednak zupełnie inaczej widzę. To znaczy dla mnie Skyler, to co zrobiła ta Mimi Driver, to jest jeden z najważniejszych powodów, dla których jestem olbrzymim fanem tego filmu. To znaczy ta postać dla mnie po prostu jest tak autentyczna i tak naturalna i tak jakoś pasuje, że ja ją po prostu łykam jak pelikan. Dobra, jesteśmy. Cześć wszystkim, ja nazywam się Kuba Walicki. Jestem pisarzem, zajmuję się filozofią i prowadzę bloga Przemyślane Kadry. Ja razem z gośćmi w tej formie takich podcastów YouTube'owych ostatnio nagrywamy rozmowy, które się opierają na takiej idei. Mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie, że traktujemy pewien film jako ilustrację jakiegoś problemu, ale istota rzeczy jest taka, żeby ta rozmowa była przedmiotowa, żeby się koncentrowała na jakimś problemie albo spektrum problemów, najlepiej filozoficznych, ale niekoniecznie. I jest dzisiaj znowu ze mną pan reżyser Paweł Kuczyński. Kłaniam się, dzień dobry. Dziękuję, że pan miał ochotę jeszcze raz się spotkać ze mną. Nagraliśmy wcześniej rozmowę na temat Muminków i to w ogóle jest rozmowa, która najwięcej wyświetleń nabiła do tej pory. I zastanawiam się, o co chodzi. Myślę, że chodzi o same Muminki w dużym stopniu, chociaż w ogóle sporo osób miało zastrzeżenia merytoryczne do mnie, w związku z tym, że ja nie przeczytałem książek, że ja się opierałem tylko na bajkach, a ludzie słusznie wskazywali w komentarzach, że wypadałoby przeczytać te książki i ja je czytam, przeczytałem już kilka, ale po zakończeniu tej naszej rozmowy. Ja bym polemizował z tą krytyką, dlatego że uważam, że to było fajne, że jeden opierał się na kreskówkach, a drugi na książkach. A sprawa jest w końcu jakby fundamentalnie od podstaw taka sama. No mam nadzieję, że część osób tak to odebrała. Poza tym te rozmowy, one w moim mniemaniu mają charakter takich rozmów otwartych, to znaczy to nie ma być tak, że my wyczerpujemy jakiś problem, my po prostu swobodnie rozmawiamy na ten temat, chcę, żeby każdy czerpał ze swoich doświadczeń, ja staram się to robić, też nie ukrywam, to dzisiaj pewnie dojdzie do głosu, że te moje odczucia są subiektywne mocno, no więc jakby tak powinny być te rozmowy odbierane. Pana już krótko przedstawiałem na użytek tej naszej poprzedniej rozmowy, ale może jeszcze raz powiem, że pan, poza tym, że pan reżyseruje filmy, to w tych filmach jest obecna problematyka filozoficzna, w związku z tym, że pan się wywodzi w ogóle z takiego środowiska filozoficznego. W ogóle, jeżeli mam możliwość skomplementować pana twórczość, to mi te filmy się naprawdę podobają, w związku z tym, na przykład w związku z tym, że one robią coś takiego, czego moim zdaniem nie robi za bardzo ten dzisiejszy film, który mamy omawiać, a to jest Buntownik z wyboru, ponieważ mam wrażenie, to będę za chwilę rozwijać jeszcze, mam wrażenie, że ten film jest taki mocno efekciarski i nie mam poczucia, żeby twórca był szczerze zainteresowany tym problemem, do którego się odnosi. Mam wrażenie, że twórca jest zainteresowany oddziaływaniem na widza, a to jest coś takiego, czego nie lubię, a w pana filmach miałem kompletnie odwrotne wrażenia, to znaczy przede wszystkim mam poczucie, że one są takie bardzo bezpretensjonalne i że pan w ogóle jako twórca się trochę usuwa w cień. I to jest ciekawe, że pan jakby ten problem stawia na pierwszym miejscu, pokazuje go w taki bezpretensjonalny sposób
i jeszcze właśnie bez jakiegoś takiego egocentryzmu artystycznego i że pan jest szczerze zainteresowany tymi problemami. To było coś takiego, co na mnie robiło duże wrażenie w trakcie oglądania tych filmów. Okej, dzięki wielkie. Ja oczywiście mam trochę do powiedzenia na temat tych rzeczy, które tutaj pan zwerbalizował, ale nie wiem, czy to teraz, czy potem. Ale ma pan na myśli już film Buntownik z wyboru, czy własną twórczość? Nie, myślę, no, znaczy jedno i drugie, dlatego że kwestia tego, że ten film w pana ocenie jest efekciarski, bo skupia się na oddziaływaniu na widza, to jest kapitalna sprawa, bo od razu się rozpoczyna taki problem w ogóle, o co chodzi w opowiadaniu, prawda? Czy mamy oddziaływać na kogoś, czy mamy się tylko skupiać na tym, co jest w nas i to, jak to będzie oddziaływało na innych, to jest rzecz drugorzędna, a może to jedno z drugim jest powiązane, więc to po prostu jest jakaś wielka góra lodowa z kawałkiem, który teraz wystaje. No a jeżeli chodzi o to, co ja robię, to miło, że panu się to podoba, ale to też jest wynik pewnego schematyzmu i jakiegoś takiego uwikłania w te swoje własne procesy, ale to też pewnie przyjdzie czas, żeby o tym opowiedzieć. Tak, tak. No, pan poruszył parę takich wątków, które właśnie mam nadzieję, że porozplątujemy przynajmniej częściowo. Ja może właśnie jakoś tak naszkicuję kontekst tej rozmowy trochę dokładniej, bo jakby sytuacja wyglądała w taki sposób, że ja jakiś czas temu opublikowałem na blogu wpis na temat filmu Buntownik z wyboru, krytyczny w dużym stopniu. To znaczy w ogóle to jest taki film, który we mnie wzbudza dość intensywne emocje, to też panu mówiłem tam w tej naszej korespondencji, bo on mi się kiedyś naprawdę podobał i ja panu napisałem o tym w mailu, że później zacząłem mieć pretensje do samego siebie, że on mi się podobał. I jak go oglądałem po raz drugi, po raz trzeci, też przygotowując się do tej rozmowy, to za każdym razem miałem coraz gorsze wrażenia i też miałem poczucie, że ten film, on jest trochę jak taki trik magiczny, w takim sensie, że on jest bardzo kunsztownie zbudowany, moim zdaniem, o tym będę chciał też powiedzieć, o jego zaletach, ale jak się przejrzy te sztuczki, które twórca stosuje, to on wtedy traci. I moim zdaniem to jest istotne, bo z mojego punktu widzenia jest tak, że wartościowe dzieło, wartościowy film powinien w zasadzie zyskiwać z każdym kolejnym seansem, a w tym przypadku mam na odwrót. W każdym razie pan przeczytał ten mój wpis i zareagował polemicznie. Powiedział pan, że pan bardzo lubi ten film i że pan miał odwrotne wrażenia. I no właśnie liczyłem na to, że będziemy mogli w takim polemicznym tonie porozmawiać. Ale jaki jest pana stosunek do tego filmu teraz po powtórnym obejrzeniu go? No właśnie, żeby jeszcze wrócić do początku, skąd się ta dyskusja zrodziła, to faktycznie zareagowałem na ten pana wpis, ale potem pomyślałem sobie, Paweł, no jednak może ty nie widzisz wszystkiego, co inni widzą, więc zacząłem ten film oglądać i nie wiem, czy pan sobie przypomina, że w pewnym momencie powiedziałem, panie Jakubie, Jezus Maria, no gdzie ja miałem głowę, przecież to w ogóle jest tragedia. Ale potem, po kolejnym obejrzeniu, pomyślałem sobie, zaraz, chwileczkę, jednak może tutaj to nie jest takie wszystko czarno-białe, rzuciłem okiem na scenariusz i w tej chwili właściwie jestem na takim etapie, że jestem w takim zamęcie, to znaczy i ten film mi się i podoba i rozumiem, dlaczego niektórym ludziom się to może nie podobać. Wydaje mi się, że jakoś tam troszkę rozumiem, dlaczego on był tak fenomenalnie przyjęty, prawda, że wszystkie zwierzątka na kuli ziemskiej nieomalże go obejrzały i im się to podobało. I rozumiem też, dlaczego bardzo wielu mądrych ludzi wybrzydzało na ten film i są ku temu powody. Ale jedna rzecz, która mnie zastanawia, to jest to, z jakiego w ogóle poziomu powinniśmy, czy w ogóle ludzie powinni rozmawiać o filmach, bo może to jest tak, że tego rodzaju filmy, one są skonstruowane, pomyślane i przeżyte przez tych, którzy je robią, do jednorazowej konsumpcji. To znaczy my wchodzimy do kina, to nie jest kino, to jest kościół, to jest jakaś kozetka terapeutyczna, prawda? To jest jakieś miejsce alchemiczne, gdzie ma się coś wydarzyć i gra idzie o to, żeby coś się takiego wydarzyło transformującego,
podczas tego spotkania pierwszego. A potem, jak my już zaczynamy rozumieć te wszystkie sztuczki, które tam są zawarte, no to mówimy sobie, no dobra, no to była sztuczka, no to był zabieg, no to już jest powtarzany od iluś tam setek lat, żeby nie powiedzieć 2500, prawda? Ale potem, jeszcze żeby zamknąć tą odpowiedź, jak ja teraz na to patrzę, to na przykład ja, ze względu na to, że ja próbuję się patrzeć również na tą technikę, to uświadamiam sobie, że te zabiegi techniczne, narracyjne, one mi się coraz bardziej podobają. I po prostu te Andaluzje, które tam reżyser wyczynia, przy tym materiale, który mógł pójść w różną stronę, bo to mogło być naprawdę tak sentymentalne, że o Jezu, prawda? One mi się wydają niezwykle trafione i przynajmniej dla mnie skuteczne. Tak, no ja w ogóle też chciałem zaznaczyć, że ta pana pierwotna reakcja, ona nie była odosobniona, bo jak ja udostępniałem ten mój wpis w mediach społecznościowych, to sporo osób, dostałem jakieś komentarze tego typu, że jak w ogóle można coś takiego robić, jak można buntownika z wyboru krytykować, w związku z tym, że ja się wielokrotnie stykałem z tym, że to jest ulubiony film wielu osób. I to, co ja napisałem, to tak wybrzmiewało, jak jakieś świętokradztwo. To nie jest tak, że ja uznaję, że to jest zły film. Myślę, że nie, że nawet wręcz przeciwnie. Myślę, że to jest dobry film. No i trudno byłoby powiedzieć, że jest inaczej. I on ma sporo różnych atutów. Na pewno sądzę, że on jest bardzo kunsztownie zbudowany i że to wymaga realnych umiejętności naprawdę, żeby skonstruować film w taki sposób. Jeżeli miałbym to jakoś rozróżnić, to sam się nad tym zastanawiałem, w jaki sposób mogę to wysłowić, dlaczego to mnie tak irytuje. Zaraz będę chciał powiedzieć o tych różnych kontrastach, o tych schematyzmach, które w tym filmie występują, że tutaj, jeżeli mu się przyglądamy bliżej, to się okazuje, że na pewnym poziomie on jest niezwykle schematyczny i że to jest po prostu kompilacja pewnych schematów. I te schematy są bardzo banalne, nawet powiedziałbym. Myślę, że to jest adekwatne określenie. I w sensie psychologicznym, w sensie tego, że to jest film psychologiczny, to wszystko się mi i tak spina i tak robi dobre wrażenie. Ale ja jestem zainteresowany w kinie trochę innymi rzeczami. O tym wiele razy już mówiłem, panu też o tym mówiłem, więc pan pewnie mniej więcej wie. Ja to sobie wyobrażam w taki sposób, że jestem w kinie zainteresowany taką prawdziwą pasją, prawdą, autentycznością, ukazywaniem rzeczywistości w takim wydaniu, że ktoś naprawdę jest zainteresowany rzeczywistością, jakimś wycinkiem rzeczywistości. No i jestem też siłą rzeczy zainteresowany jakimiś motywami filozoficznymi, niebanalnymi. I w tym filmie tych motywów filozoficznych jest sporo, ale z mojego punktu widzenia to wygląda tak, jakby ktoś to wszystko wepchnął do maszynki, do mięsa i po prostu zmielił na taką papkę na koniec, na papkę, która ma być przystępna dla widza, ale właśnie z punktu widzenia takiego filozoficznej recepcji tego filmu, to jest tylko takie prześlizgiwanie się po tych wątkach filozoficznych i wykorzystywanie tego właśnie do tego, żeby wywoływać określone wrażenia, a nie żeby eksplorować te tematy. To z tym, co pan powiedział, trudno byłoby wejść w jakąś kontrpolemikę, dlatego że wydaje mi się, że to chyba jest tak właśnie, jak pan to przedstawia. Natomiast no, to jest jeszcze kwestia właśnie, czym ma być takie kino popularne i jaka ma być jego funkcja i tak dalej. Ja zwróciłem uwagę, nie wiem, czy pan na to zwrócił uwagę, jak to się w ogóle zaczyna, jakie są pierwsze obrazy. Jaki jest pierwszy wizualny obraz na samym początku tej opowieści. Bo tak mi przyszło do głowy, że to może być pewna wskazówka do tego, w jaki sposób te wszystkie kawałki, o których pan mówi, których pewnie ten Gus Van Sant, bo to świetny jest rzemieślnik, był świadom, że tam na samych początkowych napisach i później częściowo na tym obrazie Willa, który sobie czyta, to wszystko jest w takim pryzmacie, prawda, że tam jest wiele rozmaitych elementów, które koło siebie krążą i przez parę pierwszych oglądów myślę sobie w ogóle, o co chodzi, dlaczego, no że co, że on niby, że szybko czyta, może o to chodzi, że tak mu to wszystko przelatuje. Ale potem sobie pomyślałem, może tak, a może jeszcze inaczej. Może to jest właśnie tak, że te elementy, o których pan mówi, te składowe, to one gdzieś tam krążą w tej trajektorii, prawda? I potem się po prostu pojawiają wyjmowane gdzieś tam w trakcie tego procesu narracji. I pan wspomina, że psychologicznie
jeśli dobrze zrozumiałem to, co pan powiedział, że to się jakoś składa, ale jeśli dobrze zrozumiałem to zdanie, to ono się zaczęło z takim pewnym powątpiewaniem, że ta psychologia tam jest taka, powiedziałbym, naciągana i rudymentalna, a potem się staje jakoś tam satysfakcjonująca przez te sztuczki. Myślę, że jeżeli chodzi o ten aspekt psychologiczny tego filmu, to nie mam zastrzeżeń do niego. To znaczy myślę, że to jest niezły film na poziomie psychologicznym. Jeśli chodzi o te moje zastrzeżenia takie nie filozoficzne, ale stricte fabularne, to powiedziałbym, że tam jest wiele takich dla mnie naprawdę niezwykle irytujących w odbiorze uproszczeń. Dla przykładu jest postać tej dziewczyny Skyler, z którą Will się spotyka. I wyobrażam sobie, że scenarzysta myślał o czymś takim, że w filmie pojawi się postać dziewczyny, która może być dziewczyną odpowiednią dla Willa jako geniusza, jako kogoś niebanalnego, który ma jakiś niebanalny stosunek z rzeczywistością. I rodzi się pytanie, jaka to ma być dziewczyna, jak ma zostać wystylizowana. I ta dziewczyna jest pokazana jako taka trochę chłopczyca, która się zachowuje w niekonwencjonalny sposób, to znaczy wywodzi się, tak jak reszta tych bohaterów, z jakichś takich wyższych warstw społecznych, powiedzmy, bo studiuje na prestiżowej uczelni, szykuje się do realizacji jakichś swoich planów, ale pomimo tego znajduje wspólny język z kolegami Willa, którzy są prostymi chłopakami, którzy gdzieś tam piją piwo, wdają się w bójki, przesiadują na stadionie. I ona jest taka, ta Skyler, taka bezpruderyjna, bezpośrednia i na tym polega jej urok. I na przykład taki sposób zbudowania postaci, wydaje mi się, że to są najbardziej oczywiste fabularne wybory, jakich można było dokonać. To znaczy, jeżeli ktoś sobie myśli, że dobra, my potrzebujemy postać kobiecą, jakąś partnerkę dla bohatera, ale niech ona ma trochę głębi. Niech to nie będzie taka zwykła, jakaś tekturowa postać kobieca, tylko niech będzie zasygnalizowane, że ona jest niebanalna i że właśnie ktoś taki jak Will może znaleźć z nią wspólny język. I scenarzyści to zrobili, stworzyli taką postać, ale zupełnie po najmniejszej linii oporu, moim zdaniem. To znaczy takie konstruowanie tej postaci jako takiej chłopczycy, która nie ma zahamowań w sposobie wypowiadania się, komunikowania się z tymi kolegami Willa, to jest, no, jakby to nie jest zaskakujące, to nie jest przenikliwe, to nie świadczy o jakimś kunszcie scenopisarskim. I takich elementów w tym filmie moim zdaniem jest dużo, to znaczy te rozwiązania na pewnym etapie są bardzo schematyczne. Też na przykład irytują mnie takie zależności, że jest ten Will, my się dowiadujemy na początku, że on się wywodzi z biedy, z jakichś niższych warstw społecznych i Will chodzi w jakichś brudnych ubraniach, z jakimiś dziurami w spodniach i tak dalej. No i to są jakieś takie zależności, które dla mnie były irytujące, że no wiadomo, jest biedny chłopak, to on nie może mieć czystych ubrań, bez dziur. Ten film właśnie do nas mówi takim uproszczonym językiem, że on jest z takiego środowiska, więc on musi mieć takie atrybuty. W ogóle o tym też pisałem w tym tekście, że symbolem takim ogólnym tego filmu jest szaliczek profesora Lambeau, bo nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że profesor Lambeau nawet w jednej scenie nie ściąga szaliczka, tylko ma tak nonszalancko przewieszony ten szaliczek. No i no nie wiem, no jakby mnie to może jest subiektywne, ale mnie to irytuje, no bo jakby widzę, że to nie jest naturalne, że scenarzysta tak sobie wymyślił, że to są atrybuty tych bohaterów i że on jakby, no nie wiem, że jakby można było się bardziej postarać nad tym, można było bardziej się postarać nad jakimś takim imitowaniem rzeczywistości. Kurczę, no to ewidentne jest, że musimy razem jakiś scenariusz napisać, dlatego że ja akurat nie te dwie postacie, właściwie trzy, które pan wspomniał, jednak zupełnie inaczej widzę. To znaczy dla mnie Skyler, to co zrobiła tam Mimi Driver, to jest jeden z najważniejszych powodów, dla których jestem olbrzymim fanem tego filmu. To znaczy ta postać dla mnie po prostu jest tak autentyczna i tak naturalna i tak jakoś pasuje, że ja ją po prostu łykam jak pelikan. Po prostu jestem zafascynowany, zakochany w tej postaci i ona mi jakoś tak rozświetla ten ekran. I ja w niej akuratnie nie widzę jakiegoś cienia manipulacji. No i teraz dochodzimy do chyba takich po prostu osobistych, estetycznych preferencji, prawda? Że dla jednego to jest niewystarczające i niesatysfakcjonujące, a dla drugiego to jest niezwykle intrygujące. To jest takie trochę anegdotyczne, ale tam rzuciłem okiem na historię powstawania tego scenariusza
Matt Diamond chodził na Harvard po roku, tak, się tam... Na jakiś kurs scenopisarstwa. Studiował chyba literaturę i na jakichś zajęciach właśnie pisania narratywnego zaczął pisać ten scenariusz, ale że tam wpisał imię swojej ówczesnej narzeczonej, która była Skylar, tak mi się wydaje. Może tak, to jest... tak, ja o tym czytałem, tak, też, że więc... to było wzorowane na jego ówczesnej dziewczynie. Tak, więc jakby no... Nie chodziłem do MIT, ani nie byłem na Harvardzie, ale no, wydaje mi się, że takie kobiety są i to nie jest żadna jakaś z mojego doświadczenia manipulacja. Tak samo walczyłbym jak lew przy krytyce profesora Lambeau, dlatego że też gdzieś tam przeczytałem, że to jest właśnie, jak to tak może być, że on jest, raz jest taki, że chce pomóc, a drugi raz jest taki, że właściwie go irytuje, że ten facet jest tak genialny, a w ogóle jak on może ciągle próbuje rwać te swoje studentki na jakieś drinki, a teraz pan mi mówi, że, co mi jakoś przemknęło, ale teraz to pamiętam, jest jakoś tak ufryzowany tym swoim szaliczkiem, czyli jakiś palant po prostu, który pozuje. I to wszystko mi się jakoś składa. To znaczy nie sądzę, żeby te elementy były rozbieżne i rozbijały tą postać, bo to jest właśnie taki gościu, który jest złożony z tych dziwnych, nie wiem dlaczego konfliktujących, miałoby się powiedzieć, bo tacy jesteśmy. No, jesteśmy po prostu jakąś konglomeracją rzeczy, które czasami zupełnie nie pasują jedne do drugich. A jeżeli chodzi o ubranie Willa, że jest brudne, no to jakby też ja z tym nie mam żadnego problemu, że on pracuje na budowie, że rzuca się od jednego takiego środowiska ze złej strony, prawda, torów kolejowych, trawestując amerykańskie powiedzenie, do drugiego. No i po prostu to jest jakieś takie jego życie, no tak chodzi ubrany. Jakbyśmy go pokazali w jakimś wyczesanym, uprasowanym ubraniu jako woźnego, czy to by nie wprowadziło jakiegoś zamieszania? Ale chodzi o to, że to są właśnie takie kontrasty w tym filmie, o tym może zaraz dokładnie powiem. Jest wiele takich kontrastów, które dla mnie są niestrawne. I w ogóle też myślałem sobie o tym, co tak naprawdę przeszkadza mi w tym filmie na takim poziomie filozoficznym i powiedziałbym też w taki sposób, takie miałem skojarzenie w trakcie oglądania go teraz, że ten film jest poniekąd perwersyjny w związku z tym, że on próbuje obnażać pewne schematy i tam jest taki motyw demaskowania jakichś schematów, takich, że na przykład ten psychoterapeuta McGuire ma takie niekonwencjonalne podejście do Willa, a ostateczne przesłanie tego filmu, jakieś elementy, które on tam próbuje wypowiedzieć, one też się okazują schematyczne ostatecznie. I tutaj mam na myśli, właśnie to mam na myśli, mówiąc o tej perwersyjności, że to jest takie przeprowadzanie się z jednego poziomu schematyzmu na drugi. Na przykład z tą Skyler, to no, jakby zgadzam się, że to jest tak, że to jest pewnie percepcja uwarunkowana jakimiś naszymi subiektywnymi odczuciami, ale ja właśnie tego nie kupuję za bardzo, nie kupuję takiej postaci, bo mam wrażenie, ja mam duże poczucie takiego bycia manipulowanym, kiedy przyglądam się takiej postaci, w związku z tym, że to jest właśnie jakieś takie operowanie schematami. Wydaje mi się, że jest coś takiego w sztuce, w kinie w ogóle, jak na przykład schematy głębi, że tworzy się jakąś postać, tworzy się jakiś wątek i twórca chce pokazać, że to nie jest powierzchowne, tylko to jest głębokie, że na przykład jakaś postać nie jest jednowymiarowa, tylko jest wielowymiarowa. I tutaj pojawia się pytanie, w jaki sposób on buduje taką postać. Czy on na przykład się przygląda rzeczywistości, trawi jakieś swoje doświadczenia, jest empatyczny, naprawdę poznaje ludzi jako twórca i jakby pojmuje tą ich wielowymiarowość, czy to jest tak, że bierze podręcznik do scenopisarstwa i uczy się, jak pozorować głębię, postaci w różnych sytuacjach, jak napisać taką postać jak ten Lambeau, który, ja się zgadzam, on jest wielowymiarowy w pewnym sensie. To, o czym pan mówi, to pokazuje, że to jest... No to nie jest kartonowa postać, tylko to jest postać, która ma rozterki wewnętrzne, która jest jakaś w jakąś taką szamotaninę wewnętrzną też zaangażowana. Tyle tylko, że dla mnie to wszystko, no jakby mam poczucie, że to zostało napisane przez kogoś i że to jest odtwarzanie pewnych scenopisarskich schematów i ja w tym nie odnajduję prawdy i stąd chyba moje rozczarowanie.
No jest takie powiedzenie, które tutaj chyba w Polsce mocno podróżowało w środowisku, szeleści papierem. Że po prostu patrzy się na ekran i czuć papier, tak? I słychać papier. Tak, tak ciekawe, mi się wydaje, że takie coś było, więc to tak mi się wydaje, że to właśnie jest to, o czym pan mówi. Tak? Tak. A ja z kolei, nawet jak widzę, że to może szeleścić papierem, to po prostu łykam sposób, w jaki to było zrobione i jakoś, nie wiem, może jest we mnie jakaś niezdrowa część tego aparatu poznawczego, który odcedza te mielizny, albo może po prostu nie jestem tak przenikliwy jak inni, prawda? Na przykład jest taka scena, o którą się spieram z takim moim naprawdę wybitnie uzdolnionym i inteligentnym kolegą, ta scena w barze, gdzie Will ośmiesza takiego dupka z Harvard. Tak, tak, to też jest niestrawna dla mnie. Właśnie. I on mówi, słuchaj Paweł, czym się ty zachwycasz? Przecież to jest w ogóle, to jest straszne. I teraz pan mówi, że to jest niestrawne. A jest coś w tym takiego, co każe mi do tej sceny wracać. Trochę myślę sobie, zaraz, czy to jest w ogóle możliwe, czy to jest realistyczne. No może nie jest realistyczne, to po prostu prawdopodobieństwo tutaj przegrywa, prawda? Ale sam fakt dynamiki, rytmu, sprawy, która tam jest zawarta, jakoś usprawiedliwia to, że to jest nie takie głębokie, jakby pan chciał. Może jeszcze inaczej, że to jest film, który myślę faktycznie operuje znakami. To jest tak jakby nieomalże ciśnie mi się na koniec języka słowo komiks. Prawda? Że to są takie plamy jakiegoś wejrzenia, tylko że te plamy są po prostu dla mnie bardzo fajnie namalowane i rzucone. No, rozumiem, że pan właśnie musi jakoś bardziej wielowymiarowo postrzegać te rzeczy jako reżyser, te sceny, ale dla mnie ta scena w barze w takim sensie fabularnym to jest taka na maksa populistyczna i właśnie mnie to irytuje, jak się można łapać na to czasami. I ja miałem pretensje do samego siebie, że się na to złapałem. Populistyczna w takim sensie, że na przykład mówiłem o tym, że tutaj są te motywy filozoficzne i one zostają spłycone bardzo. One po prostu są środkami do celu. I na przykład jednym z takich motywów jest motyw geniuszu, tego, że Will jest geniuszem i jakby... Dla mnie to jest istotny problem. Czym jest ten geniusz? Jeżeli chcemy o nim mówić, to tutaj przecież jest ogromne pole do eksploracji. I na przykład jeśli chodzi o filmy na temat genialnych ludzi, no to powiedzmy Amadeusz Milosza Formana to jest niesamowicie przenikliwe studium geniuszu. I to jest taki film, który porusza ten temat i mówi nam naprawdę jakieś niezwykle niebanalne rzeczy. I uwielbiam ten film i bardzo go doceniam. A tutaj jest tak, że ten Will jest geniuszem i to jest tylko środek fabularny. I jeszcze on zostaje w pewnych scenach tak spłycony, że właśnie jest taki stereotypowy ten dupek, o którym pan wspomniał w tym barze. Taki stereotypowy dzieciak rozwydrzony z jakiejś klasy wyższej, który jest taki przeintelektualizowany. Przecież to jest bardzo schematyczne, że Will spotyka kogoś takiego podrywacza właśnie. Że cały ten świat akademicki jest pokazany tak, jakby zgodnie z takimi kliszami, że tutaj jest taki przemądrzały chłopak i jest ten Will, który jest genialny i ta jego genialność jest w ogóle nieopracowana. Ja miałem też na myśli jest taka książka francuskiego filozofa Rolanda Barthesa, Mitologię, którą bardzo lubię, nie wiem czy pan się zetknął z nią i tam Roland Barthes, to są takie krótsze fragmenty na temat jakichś elementów życia społecznego, rzeczywistości, gdzie Barthes pokazuje, że one mają mitologiczny charakter, że nasze społeczeństwo jest do cna mitologiczne. I na przykład jest taki wpis na temat mózgu Einsteina i pisze o tym, że on jest postrzegany jako taki relikt właśnie związany z tą genialnością, nieprzeniknioną genialnością Einsteina i Barthes używa takiego sformułowania, że z naszej perspektywy ten mózg mielił genialne myśli tak jak młyn mąkę. Że my nie rozumiemy nic więcej, tylko rozumiemy, że to jest genialny mózg, mieli genialne myśli i tak dalej. I w tym filmie jest dokładnie tak samo. Ten Will to jest jak taki młyn, który mieli te genialne myśli i niczego się nie dowiadujemy w zasadzie na ten temat. To nie jest pogłębione jako jakieś studium. No i jest właśnie taka scena, że on ośmiesza takiego stereotypowego filmowego dupka, żeby dziewczynie zaimponować. Will zaczyna tam opowiadać o jakichś teoriach filozoficznych. Widać, że on to wszystko rozumie.
i dziewczyna, z którą ma się zetknąć niedługo, z którą relacja ma się rozwinąć, jest pod ogromnym wrażeniem. No i to jest właśnie moim zdaniem tak bardzo nastawione na manipulowanie widzem i na to, żeby po prostu puścić oko do tego widza, ale to jest fabularnie i tak w takim sensie właśnie wartości tych poszczególnych motywów trudne do strawienia dla mnie. Okej, bo pytanie jest, o czym ten film dla pana jest? No właśnie, nie wiem, czy bym nie powiedział radykalnie, że o niczym poniekąd. To znaczy, tak jak panu mówiłem, no moja główna pretensja, główne zastrzeżenie jest takie, że ten film jest poniekąd pusty w związku z tym, że on operuje różnymi motywami, ale on nie stanowi studium żadnego problemu i on w zasadzie nie mówi nic niebanalnego na koniec, tak jakby on był zorientowany tylko na to oddziaływanie na widza. Wydaje mi się, że to nie jest na pewno film o geniuszu Willa. To nie jest założenia, żadna próba eksplorowania, czym jest ten geniusz, dlaczego jest taki, a nie inny, bo to nie jest głównym tematem. Dla mnie tematem tego filmu jest takie wyrwanie się, no to jest taka psychologia pop psychology, prawda? No ale o tym to jest i to jest potrzebne. Wyrwanie się z okowów własnych ograniczeń, przez siebie samego nałożonych jakichś blokad. O tym jest ten film. I ten jego geniusz właściwie jest wyłącznie elementem, który jest włożony w tą układankę. Dla mnie na przykład jest interesujące, że właściwie tak pozornie, to gdybyśmy mówili o schematyzmie w konstruowaniu tego filmu, no to jak się zaczyna opowieść o tym, że jest gość, który jest wybitny, ale tam przemyka się myjąc podłogę, będąc 100 razy mądrzejszym od studentów, a nikt tego nie docenia i nie zauważa, no to jak coś takiego na początku mamy, prawda, to siłą rzeczy, zgodnie z wszystkimi teoriami filozoficznymi i nie tylko, pod koniec coś z tego powinno wyniknąć. Mhm. Nie, dlatego że okazuje się, w połowie filmu następuje zmiana, prawda, że nie chodzi o to, że to jest tylko elementem do tego, żeby on mógł się wyzwolić. I to mnie się wydaje jest i porzuca właściwie na dobrą sprawę, prawda? Ten swój taki, no chwilowo, bo wiemy, że jest na tyle mądry, że nawet jak tam pojedzie za Skylar, to prędzej czy później się odnajdzie w Kalifornii. Ale ten geniusz jest wyłącznie trampoliną. Tak, no ja zgadzam się z tymi rzeczami, które pan mówi. W takim sensie, jeżeli pytamy, co jest przedmiotem tego filmu, to też bym powiedział w taki sposób, że to jest film psychologiczny, który się koncentruje na tej postaci Willa i jakby chodzi o to, że no, poniekąd to jest taka klasyczna historia, w klasyczny sposób zbudowana historia, studium bohatera, który przechodzi pewną transformację w związku z tym, że on początkowo, te jego zachowania są uwarunkowane tą dawną traumą, i chodzi o to, że on jest wewnętrznie skonfliktowany, postępuje w określony sposób, ale nie wie, dlaczego tak postępuje, nie postępuje zgodnie z własnymi przekonaniami. No i chyba się pan zgodzi, że takim kulminacyjnym punktem tego filmu jest ta scena, kiedy on jest u doktora McGuire'a, ta scena "to nie twoja wina", z tym, że to jest takie katarzis. To jest ciekawe, że to jest właśnie film psychologiczny i tutaj mamy zarazem takie katarzis fabularne w jakimś arystotelesowskim sensie i psychologiczne poniekąd, bo w psychoterapii też jest mowa o czymś takim, że jeżeli pacjent może dojść do tego, jakie jest źródło jego problemu, może się skonfrontować z tym problemem, to też coś w rodzaju takiego katarzis następuje. No i tutaj to następuje, no i to domyka tą przemianę Willa. No i w tym sensie to... No, to zgadzam się, że trudno mieć pretensje do tego filmu, do twórcy tego filmu. To jest film psychologiczny i w tym sensie on ma taką bardzo zwartą fabułę. Ta scena z tym "to nie twoja wina", ona też mi działa na nerwy. To też jest bardzo takie obliczone na wywoływanie emocji i to jest jakby dla mnie za dużo, żeby to przetrawić. Za mało w tym jest subtelności, za mało jakiejś takiej, nie wiem, otwartości pewnej, interpretacyjnej. Nagrałem wcześniej rozmowę z kolegą poetą Mateuszem Wolfem na temat filmu
Finding Forrester, to też Gus Van Sant wyreżyserował. Nie wiem, czy pan oglądał tą naszą rozmowę, ale tam właśnie miałem wrażenie, że to jest tak, że reżyser reżyseruje mnie jako widza i to w taki naprawdę bardzo nachalny sposób, taki jakby mnie łyżką karmił, podawał mi jakieś rzeczy i tak mówi do mnie, podoba ci się to? Już się wzruszyłeś? Jeszcze się nie wzruszyłeś? No to jeszcze tam po bandzie pojedziemy bardziej. To jeszcze jedno to nie twoja wina, jeszcze jedno to nie twoja wina. I on już tak naprawdę wchodzi na głowę z tą swoją perswazją, że no po prostu się trzeba wzruszyć koniecznie. I wzruszają się ludzie i chyba stąd siła oddziaływania tego filmu. No tyle tylko, że właśnie dla mnie to było jakieś to była próba dla mojej cierpliwości w trakcie oglądania tego. To znaczy tutaj muszę wyjawić, że ja nie tylko mam problem z to nie twoja wina, bo dokładnie mam takie same odczucia, tylko że to już po prostu tak zainwestowany jestem w tej całej historii, że jak ta scena przychodzi, a ja pamiętam dokładnie swoje wrażenia właściwie z każdego odbioru większości filmów. Ja pamiętam pierwsze, drugie, trzecie i za każdym razem myślę sobie, nie, to już tutaj jest przesada. Ale ponieważ to już jest tak daleko w tej podróży, to myślę sobie, no dobra, no może coś będzie jeszcze dalej potem. Natomiast, czyli jakoś wybaczam tutaj ten ślizg. Natomiast ze wstydem muszę powiedzieć, że wbrew opinii większości, z tego co wiem, to postać w ogóle psychologa, tego Shona, czyli Williamsa, wydaje mi się dziwna i pamiętam znudzenie, jak widziałem ten film po raz pierwszy, że jak on się tam pojawiał na ekranie, myślę sobie, no dobra, dawajcie mi tą fantastyczną dziewczynę już, ile można na tego gościa patrzeć. I to nie dlatego, że ona była bardziej ciekawa niż on, tylko że on był właśnie, to był taki strasznie chyba rzeczywiście z tych wszystkich postaci stereotypowo pokazany człowiek. Mimo że wszyscy mówią, że to genialne, mimo że właściwie to, co zrobił Williams, potem znalazł jakiś taki ponury, prawda, oddźwięk w jego historii życiowej, więc tam się jakieś dziwne rzeczy w ogóle dzieją w tym filmie. Ale jeszcze jedna rzecz, która się z tym wiąże, że to jest film troszkę stary, prawda, 97 rok. Tak. I tak jak się na to patrzę teraz, to mam takie wrażenie, że tam są takie przebłyski może tego, co potem było rozwijane, prawda? Że to może dlatego było takie interesujące, bo było jednak powiedziane o tej nierówności po dwóch stronach torów, o tym wymiarze społecznym, dołożyli ten monolog, ten polityczny manifest, prawda? O tym, że to wszystko w ogóle jest do bani, dlatego że siły nami rządzą, które wszystko rozwalają. A to który monolog ma pan na myśli? To coś, co Will wypowiada, tak? Tak, to co Will wypowiada w NSA, mówiąc, że to jest powód, dla którego nie będę z wami pracował, ponieważ czegokolwiek się nie dotknę, to wy to użyjecie do niszczycielskich celów. To są też takie problemy, które ja mam. To znaczy, jeżeli chodzi o tą postać Maguire'a, to znowu powiedziałbym częściowo o tym samym, że tutaj są takie motywy, które są istotnymi motywami filozoficznymi, które mnie interesują i uważam, że się domagają gruntownego opracowania, a tutaj są potraktowane po prostu jako środki fabularne. Jest na przykład taka scena, to doceniam, że ta postać Maguire'a też się rozwija, że ona, my ją poznajemy stopniowo coraz lepiej, to nie jest postać jednowymiarowa, ale jest na przykład coś takiego, że Maguire zaczyna mówić o tej swojej nieżyjącej żonie i opowiada o tym, że ta żona puszczała bąki przez sen. I to jest coś takiego, co w kinie, w sztuce jest często wykorzystywane, taki motyw takich idiosynkrazji, tego, że dana osoba jest unikalna, nie ze względu na to, że ma jakieś tam, nie wiem, określone cechy, rude włosy, piegi i tak dalej, tylko dlatego, że ma jakiś charakterystyczny sposób picia herbaty, wkładania kapci czy coś takiego. Że to jest coś takiego, co tak naprawdę indywidualizuje daną osobę. To jest wątek wykorzystywany i w sztuce, ale stricte filozoficzny, związany w ogóle z filozofią tożsamości. Czy nie jest tak, że tożsamości człowieka się powinno szukać w takich najbardziej niepozornych idiosynkrazjach? I to jest ciekawy temat i ten film właśnie bierze coś takiego, ale znowu on to bierze, wykorzystuje i porzuca. I tutaj to jest przemielone po prostu. Ten Maguire się odwołuje do czegoś takiego, opowiadając o tej żonie,
ale nic więcej z tego nie wynika. Mało tego, jest tak, że te rzeczy, które Maguire wypowiada sam, no jak się odwołujemy, w ogóle może już nie będę o tej fabule filmu mówić, bo w zasadzie jesteśmy przy końcu rozmowy, a myślę, że większość osób ten film oglądała, to teraz, było, teraz chyba nie ma to jakiegoś wielkiego uzasadnienia. Tak. Ale odwoływaliśmy się do kilku scen, no i jest ta scena też istotna, kiedy Will i Maguire siedzą na ławce w parku i Maguire opowiada o tej mądrości niewysłowionej i o tym zapachu kaplicy sykstyńskiej. No, tak. No i znowu, ja w ogóle miałem, jak wrzuciłem ten swój wpis na bloga, to miałem dyskusję z jakimś użytkownikiem na ten temat, który napisał, że to nie jest wcale takie banalne, że przecież jest coś takiego jak ta mądrość niewysłowiona, jak ten zapach kaplicy sykstyńskiej, jak to doświadczenie, o którym mówi Maguire. No jest coś takiego, można o tym rozmawiać, można rozmawiać o problemie mądrości niewysłowionej. Czy to nie jest tak, że to taka prawdziwa mądrość życiowa ma taki empiryczny charakter, że trudno jest to ująć w słowach, że to jest związane z doświadczeniem, które ten Maguire ma, występując tutaj też w moim odczuciu, będąc taką bardzo protekcjonalną postacią, pomimo tego, że to jest trochę zamaskowane. On występuje jako taki doświadczony przez życie człowiek, weteran wojenny, który stracił żonę i tak dalej. I to oddziałuje na Willa i pozwala go poskromić, co też jest dość naiwne, że akurat coś takiego na tym Willu robi tak duże wrażenie przy tej jego przenikliwości, inteligencji, że on też nie potrafi w tym jakiegoś schematyzmu dostrzec. No i właśnie, no i jest mowa o tym zapachu kaplicy sykstyńskiej i fajnie, i to można byłoby eksplorować, ale tutaj to jest umieszczone w takim patetycznym monologu i znowu fabuła się tylko prześlizga po tym temacie i tak jak powiedziałem o tej maszynce do mielenia mięsa. Tutaj to wszystko jest tak przemielone i jeszcze ja mam wrażenie, nie wiem co pan na ten temat myśli, ja oglądam teraz sporo tych filmów, jakoś więcej o nich czytam i mam wrażenie, że czasami napisanie jakichś prostych dialogów, niepozornych, jest naprawdę dużo trudniejsze niż pisanie takich patetycznych monologów, jakie wypowiada tutaj Maguire. Tutaj pełna zgoda, to znaczy już przy pierwszym ujęciu takim określającym akcję tej sceny nad rzeką pomyślałem sobie, o rany boskie, w złą stronę idziemy, w złą stronę i nie było lepiej. I coś mi nie siedziało w tym, bo rzeczywiście tam jest za dużo włożone w taki abstrakcyjny dialog, monolog właściwie, ale teraz tak jak słucham tego, co pan mówi, to oczywiście można by to było zrobić lepiej. Można byłoby tą sprawę rozpisać na sytuację, w której ta mądrość ta zapachu kaplicy sykstyńskiej, czy w ogóle doświadczenia czegokolwiek, doszłaby nie intelektualnie i werbalnie, tylko Will by ją jakoś odczuł, prawda? Mhm. Jakoś aranżacja sytuacji by do tego doprowadziła, a na pewno nie, że siedzą na ławeczce i patrzą się na łabędzie. To było kiepskie, no ale to, znaczy sorry, że mówię, że kiepskie, no ale to się wpisuje właśnie w tą moją taką nieufność w stosunku w ogóle do całej postaci Maguire'a. Także tutaj w tym momencie pełna zgoda. Okay. No jest też w ogóle coś takiego, od czego powinniśmy byli zacząć w zasadzie, bo pan powiedział o tym scenariuszu. Ja też o tym czytałem, jak to było z tym scenariuszem, że Matt Damon był na Harvardzie, na jakieś kursy był zapisany, między innymi w tym kursie scenopisarstwa uczestniczył i zaczął tam pisać ten scenariusz do Buntownika z wyboru jako jakąś tam pracę swoją zaliczeniową na studiach. Pokazał ten scenariusz Benowi Affleckowi, który zdaje się, że był jego współlokatorem i zaczęli we dwójkę pracować nad tym scenariuszem. I w zasadzie najciekawszym elementem tej historii jest to, że oni byli tak młodzi, że oni mieli około 20 lat. Jeden miał chyba 22, drugi 24. A ten film, to jest film, o, pytał pan o ten przedmiot tego filmu. Ja też powiedziałbym, to przedmiotem tego filmu jest ta transformacja Willa, ale on w pewnym sensie, mam wrażenie, chce być filmem na temat mądrości, jakiejś wypowiedzi na temat mądrości. Ja o tym pisałem w tym wpisie na blogu, że to jest taki motyw fuzji takiego intelektualizmu z jakimś doświadczeniem życiowym i że tak naprawdę jak ten intelektualizm Willa, ta jego zdolność do mielenia tych genialnych myśli łączy się z tym doświadczeniem życiowym Maguire'a, to dopiero powstaje perfekcyjna synteza i to jest jakaś taka mądrość. Jeszcze ciekawe jest to, że Will przez te różne swoje zahamowania wewnętrzne, konflikty wewnętrzne jest taki bardzo
zintelektualizowany, a Maguire mówi o głosie serca. Jest taki motyw konfliktu pomiędzy sercem a rozumem. I Maguire reprezentuje właśnie taką uczuciowość, słuchanie tego głosu serca. I jakby ostatecznie to wszystko się splatało ze sobą w taką wypowiedź na temat tego, czym miałaby być mądrość życiowa. No i to znowu, jakby nie musi być tak, że to jest nieprawda. Są jakieś argumenty na rzecz tego, że mądrość mogłaby wyglądać w taki sposób. Tyle tylko, że tutaj to jest potraktowane po macoszemu, moim zdaniem, jako środek fabularny. W każdym razie, wracając do tego, o czym zacząłem mówić, to powiedziałbym, że to też poniekąd jest jakaś próba wypowiedzi na temat mądrości i pytanie, jak dwudziestolatkowie mogli napisać coś takiego. I ja się zetknąłem z taką opinią. Oglądałem ten film z jedną bliską osobą, która była pod wielkim wrażeniem i zadała takie pytanie, jak to możliwe, że dwóch tak młodych chłopaków napisało taki film, który jest tak dojrzały i jest o takiej właśnie mądrości życiowej. No i odpowiedź, moje stanowisko w tej sprawie pan zna, że ta dojrzałość tego filmu i mądrość jest pozorna i że oni mogli napisać taki scenariusz, bo to nie jest prawdziwe doświadczenie i to nie jest prawdziwa mądrość, tylko to jest pozorowanie takich rzeczy. A co pan myśli właśnie o tym wieku Damona i Afflecka? No, dla mnie wiek jest rzeczą taką drugorzędną, bo są przypadki, gdzie ludzie dosyć młodzi już naprawdę mają fantastyczne umysły, więc tutaj akurat nie bym w ogóle nie przywiązywał specjalnej wagi do tego. Natomiast podobno gdzieś na końcu tego scenariusza jest dedykacja dla Allena Ginsberga i Williama Burroughs. Nie wiem, czy pan to gdzieś odnalazł, bo ja to gdzieś zobaczyłem i nawet próbowałem to dzisiaj rano jakoś odszukać i nie wiem, ściągnąłem scenariusz i nie ma tego w tym scenariuszu, który jest tam na sieci. Ale gdyby tak było i gdyby to oni właśnie jako ci dwudziestolatkowie z natury rzeczy rewolucyjni, prawda, tak to zadedykowali, to bym zrozumiać mógł ich punkt wyjścia, taką rebelię, prawda, taki sprzeciw i takie no, głośne mówienie, używając rzeczy, które są po prostu szeroko dostępne. Tylko jeszcze dwie sprawy, że ta mądrość, o której pan mówi, ta próba wyartykułowania mądrości, to jest nie tylko ta droga Willa, ale ja odnoszę wrażenie, że w ogóle wiele osób się zmienia przez to, że się z nim spotyka. Na pewno Sean Maguire się zmienia, prawda? I tutaj ta opozycja, o której pan mówi, serce, rozum, to jest ciekawe. I tak pewnie jest, tylko trochę właśnie to dla mnie jest nieprawdziwe w sensie zbudowania postaci psychologa. Natomiast jeszcze się zastanawiałem nad jedną rzeczą. To nie jest twoja wina. To znaczy to, no ten punkt kulminacyjny, prawda, i filmu, i tego całego procesu, że to właściwie na dobrą sprawę jest no, strasznie ryzykowne, dlatego że to jest takie hasło, które nieotulone odpowiednio pozostaje tylko hasłem. A z drugiej strony, z mojego bardzo ograniczonego zrozumienia i kontaktu z psychologami, rozumiem, że czasami cała skomplikowana sytuacja sprowadza się właśnie do jednego, prawda, hasła. Tak samo jak w Elefsinie po trzech dniach głodowania i brania rozmaitych roślinek ludzie doznawali wejrzenia, bo obcinano im blade of grass. Więc tam też jest jakieś takie rozjechanie pomiędzy tym, co ta scena może mówić i w jaki sposób ta epifania i mądrość jest prezentowana, no a tym, jak to mogłoby być zrobione. O. No, to znaczy, z tego, co ja wiem o tych procesach terapeutycznych, to jest tak, że to nie chodzi o to, że to jest jakieś niewiarygodne, że to jest niewiarygodny motyw, bo coś takiego w procesie terapeutycznym może mieć miejsce, że dochodzi do rozpoznania przyczyny jakiegoś tam zahamowania emocjonalnego, problemu psychicznego, dochodzi do konfrontacji z tym i ta konfrontacja może mieć taki charakter katarktyczny właśnie jak tutaj. Tyle tylko, że w tym filmie to jest wystylizowane. No, to jest wystylizowane i moim zdaniem wystylizowane w taki sposób populistyczny. To znaczy, no właśnie ten populizm to jest też coś takiego, co bym zarzucał temu filmowi. Ja nawet dość radykalnie w tym wpisie na blogu napisałem, że
to jest film, który ma być taki intelektualny, to ma być dramat psychologiczny, ale jak mamy filmy akcji, w których mamy jakieś wyścigi, pościgi samochodowe i strzelaniny po prostu skompilowane w określony sposób, to ten film robi coś podobnego, tylko on robi to z jakimiś wątkami takimi intelektualnymi, powiedzmy, że on je kompiluje w taki sposób, żeby one pozwalały intensywnie oddziaływać na widza. No i tutaj właśnie z tym procesem terapeutycznym jest, jest podobnie. No to ma przeznaczenie jakieś fabularne i takie efektotwórcze, a niekoniecznie ujawniające jakąś prawdę, według mnie. Okej, ale powiedział pan, że ma pan... Tak? Chciał pan coś... Nie, pełna zgoda. No, po prostu czuję, że pan powoli zbliża rozmowę do finału. Tak, chciałem powiedzieć, że wychodzi na to, że bardziej pan przekonał mnie niż ja pana. Wie pan co, ja też to mówię, to nie jest tak, że ten film mi się nie podoba. Wczoraj się przygotowywałem do naszej rozmowy, oglądałem jakieś materiały na YouTubie na ten temat. Jest na przykład taki kanał Lessons from the Screenplay na YouTubie, który oglądam regularnie i doceniam bardzo. I jest właśnie materiał na temat Buntownika z wyboru. Kanał prowadzony przez jakiegoś tam scenarzystę zawodowego. I on się wypowiada bardzo pochlebnie na temat tego filmu, właśnie jako dramatu psychologicznego, który jest zbudowany bardzo dobrze, gdzie, jest, gdzie są wielowymiarowe postaci. To, o czym pan wspomniał, że te postaci zmieniają się pod wpływem siebie nawzajem. Przecież to, to jest niełatwe zadanie, stworzyć taki scenariusz, gdzie się ma bohaterów takich, powiedzmy, że pełnokrwistych, no bo oni w pewnym sensie są pełnokrwiści, oni jeszcze wchodzą w jakieś interakcje realne. To nie jest proste tak to wszystko skonstruować. Ta fabuła też się rozwija, motywacje tych bohaterów się ujawniają z biegiem czasu. Ja to wszystko doceniam, no ale właśnie tak jak mówiliśmy, ten odbiór zawsze jest częściowo subiektywny. I właśnie na koniec chciałem przejść jeszcze do tej kwestii, od której też zaczęliśmy, czyli do odbioru sztuki i odbioru kina w ogóle. Jak ten odbiór powinien wyglądać? Mam taką koleżankę, która, z którą pamiętam, że kiedyś dyskutowałem na ten temat, która twierdzi, że filmy się powinno odbierać w taki spontaniczny sposób. Pan też częściowo już o tym powiedział. To znaczy oglądamy film, albo nam się on podoba, albo nam się nie podoba i potem jak próbujemy problematyzować te nasze wrażenia, to już jest trochę nieszczere. A w moim przypadku to wygląda zupełnie inaczej. To znaczy mi czasami film się podoba początkowo, a potem o nim pomyślę przez tydzień, potem coś jeszcze o nim przeczytam, przeczytam jakąś recenzję na przykład, przeczytam jakąś opinię, gdzie jest coś przenikliwego i ja dochodzę do wniosku, że nie, że ten film mi się jednak nie podoba, że ja się nie zorientowałem w trakcie seansu, ale jak teraz o tym myślę, układam to sobie w głowie, no to on wzbudza we mnie jakieś negatywne odczucia. Jak pan myśli, ile tutaj jest miejsca na taki pierwiastek intelektualny w tych ocenach, a na ile to powinno być spontaniczne? Ja myślę, że to jeszcze jest jakoś inaczej, że ani to nie jest spontaniczne, ani to nie jest czysto intelektualne. To, czy jakiś film zostaje tak naprawdę na twardo przy mnie, to nie jest wynikiem ani jednego, ani drugiego. Nie wiem, na czym to polega. Jeśli mogę tutaj zrobić plugin, to następny odcinek najprawdopodobniej tego mojego kanału Thinking Camera będzie poświęcony Chinatown Polańskiego ze względu na jego wczorajsze 90-letnie urodziny. I to jest film po prostu, w którym jestem absolutnie zakochany. Mogę go oglądać na okrągło. Jakbym miał jechać na bezludną wyspę, to on byłby w walizce czy na telefonie i no nie na telefonie, to nie wolno takich filmów oglądać, musi być większy ekran. Tak, to David Lynch nawet, nie wiem czy pan widział taki klip, jak David Lynch się wkurza, że jak oglądasz film na telefonie, to w ogóle go nie doświadczasz, że to jest jakaś największa głupota, jaką można zrobić. Dokładnie, także wracając do pana pytania, to jak patrzysz na przykład na taki film, to jeszcze w jakiś tajemniczy sposób wchodzi w jakieś takie rejony, które są ani nie intelektualne, ani nie opierają się wyłącznie na pierwszych reakcjach, bo one są złudne, prawda? Więc o coś innego tam podejrzewam chodzi. Ale to nie jest moja tutaj, nie tutaj, ale w ogóle to nie jest moja rola, żeby się w to wgłębiać. No ja chciałem tylko jeszcze dodać, że to jest jakby zgodne z ideą całego tego mojego kanału przemyślanych kadrów, że te filmy powinniśmy przemyśleć i wydaje mi się, że znamy je dopiero wtedy, kiedy o nich dłużej pomyślimy. I wydaje mi się, że tutaj jest sporo miejsca na ten pierwiastek intelektualny. Chciałem panu wspomnieć o takiej anegdocie, bo ona mi się wydaje ciekawa w tym kontekście. To jest coś takiego, o czym myślałem wiele razy.
w czasie studiów sporo oglądałem jakichś kursów z amerykańskich uczelni, bo one są dostępne bezpłatnie w internecie, jakieś kursy filozoficzne z Yale i jest na przykład z Uniwersytetu Harvarda taki kurs Justice prowadzony przez Michaela Sandela na temat nie tylko sprawiedliwości, ale filozofii politycznej w ogóle. I to też jest kurs, który przynajmniej był, a myślę, że cały czas jest dostępny bezpłatnie w internecie. I ten kurs się zaczyna ciekawym wydarzeniem, bo to jest tak, że ten Sandel prowadzi go w auli pełnej studentów na Harvardzie, czyli jakby z założenia inteligentnej bardzo młodzieży i zadaje im pytanie, co oni wolą robić szczerze. Czy wolą czytać sonety Szekspira, czy wolą oglądać Family Guy'a? I żeby zaczęli głosować, podnosząc rękę do góry. I się okazuje, że prawie wszyscy studenci tam na Harvardzie deklarują, że wolą oglądać Family Guy'a i że z tym Szekspirem jest tak, że to nie jest tak, że to jest jakaś ekstatyczna przyjemność dla nich, tylko taki jest też morał z tej historii, że oni poniekąd się mobilizują, żeby czytać te dramaty Szekspira. No i to jest dla mnie ciekawe, że właśnie, no nie wiem, ja też mam coś takiego, że ciągnie mnie, żeby oglądać jakieś takie proste, rozrywkowe produkcje. Oglądam na przykład teraz wieczorami Chłopaków z baraków. Nie wiem, czy pan kojarzy taki serial kanadyjski, który jest kompilacją jakichś największych głupot w ogóle, jakie można sobie wymyślić. Ale z dobrym kinem jest tak, że trzeba w nie zainwestować intelektualnie zawsze sporo. I na początku, i na końcu według mnie. To znaczy, ja wiem, że się muszę poniekąd zmobilizować, żeby usiąść do oglądania tam Felliniego czy Bergmana, ale wiem, że te filmy mi spłacą z nawiązką tą inwestycję. I wiem, że one mi jeszcze więcej spłacą po jakimś czasie, kiedy to wszystko przemyślę, przetrawię i tak dalej. I wydaje mi się, że jakby w mojej recepcji takiego kina, to tutaj takiego samego myślenia, trawienia tego, zastanawiania się nad tym jest bardzo dużo. Jest mniej spontaniczności, a dużo takich pierwiastków intelektualnych. Ja uważam, że Szekspir jest najlepszym filmowcem ever. Ja teraz często do niego wracam i po prostu charakteryzacja, skróty, ustawianie sytuacji, to bije większość filmów kilkanaście długości. Więc podejrzewam, że ci ludzie na Harvardzie, to oni po prostu sobie czytają sonety Szekspira tak naprawdę, a tutaj zrobili sobie jakieś jaja i zagłosowali za. Nie, jakimś... no myślę, że nie. Nie. Myślę, że nie. Okay. A ekranizacje Szekspira się panu podobają? Nie widziałem żadnej, która by mnie rzuciła na kolana. Nie. Ja na przykład jakiś czas temu widziałem Kupca Weneckiego. I no właśnie tutaj jakby widać ten kunszt Szekspira, taki fabułotwórczy, ale też nie powiedziałbym, że jakiś zachwycony byłem tym filmem. Nie, wręcz wydaje mi się, że właśnie jeszcze nie został otworzony. Jeszcze nie, a tam po prostu to leży. Leży, proszę bardzo, za darmo, w każdej bibliotece, jakby powiedział Will tak. Hunting. Nie trzeba płacić $500,000 scenarzyście amerykańskiemu. Okej, to co, kończymy chyba powoli, tak? Tak jest, dzięki wielkie. To dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć tylko na koniec, że mam nadzieję, że nam się uda w przyszłości jeszcze coś nagrać i też ostatnio myślałem o tym, że rozmawialiśmy o Charlie Kaufmanie i może na temat filmu Synekdocha Nowy Jork by chciał pan kiedyś nagrać jakąś rozmowę, bo to jest dopiero przecież pole do eksploracji i jeszcze w ogóle jakby idea mojego bloga, idea jego powstania też ściśle się wiąże z recepcją tych filmów Kaufmana, właśnie Synekdochy Nowy Jork przede wszystkim. No ja jestem ogromnym fanem Kaufmana. Ja uważam, że to właśnie, to tak zabrzmi dziwnie, ale Kaufman, Polański, David Lynch, Bergman i jeszcze Inarritu ze swoim Birdmanem. To jest taka grupa po prostu dla mnie absolutnie poza skalą. Także jak najbardziej, Kaufman anytime. Okej. Dobra, to dziękuję bardzo jeszcze raz panu i dziękuję wszystkim za oglądanie.